I bum, i jesteśmy, słuchajcie. Fajnie, bardzo się cieszę, że jesteśmy w takim sympatycznym gronie. Naprawdę same znajome twarze. I jeszcze Ola do nas dołączyła, super, bardzo się cieszę. Słuchajcie, jak kogoś nie przeczytam, to wybaczcie, później do tego wrócę i sobie jeszcze przejrzę. Magdalena z Wrocławia. I Mielec jeszcze się pojawił. No, to też dużo, dużo znajomych, słuchajcie, bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Nie wiem, czy zauważyliście, bo dzisiejszy temat to są pytania i odpowiedzi. Ja tutaj przewrotnie nazwałem to, że znaczy zawsze piszę w takim Q&A-u, dzisiaj mi się monitor z kamerą trzęsie trochę, uwaga, że wy pytacie, a ja odpowiadam, a dzisiaj dopisałem, że może odwrotnie zrobimy. I teraz będę miał dla was propozycję, żebyście, kto zechce, kto, no żmija w piżamie, dobrze, może być w piżamie, kto zechce się dzisiaj tutaj podłączyć i coś opowiedzieć, albo odpowiedzieć, albo zapytać, albo tylko się włączyć i pozdrowić znajomych, to ja zapraszam, słuchajcie, zaraz powiem, jak to trzeba zrobić, jak to trzeba zrobić, dobra, bo to jest prosta sprawa, wystarczy napisać do mnie na, czekajcie, przepraszam, bo tutaj sobie włączyłem drugie okno, żebym widział komentarze, Karolina z Oławy, ach, i Olimpia, wiadomo, że z Mielca, no nie ma innych, ja nie mam innych znajomych w Mielcu niż Olimpię, nie wiem, czy ktoś kojarzy Olimpię, dobra, teraz już jestem gotowy. Słuchajcie, 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 słuchajcie. Dobra, i nawet się parę serduszek pojawiło. Bardzo się cieszę, że o to Oli się podoba i parę kciuków. Ja się bardzo cieszę, jak wyrażacie te swoje odczucia właśnie emotkami, bo wtedy wiem, czy jest ok, czy jest nie ok. Tam czasami się pojawiają, ta ostatnia emotka facebookowa. Jesteśmy dzisiaj na Facebooku w dwóch miejscach, na fanpage'u i w grupie oraz na YouTubie. Kto nie lubi Facebooka, ten sobie ogląda na YouTubie. Super. Słuchajcie, ja mam dzisiaj prezentację, którą się będę wspierał i będę opowiadał. Najpierw przejdziemy sobie przez takie trzy małe tematy mam, ogólne. Słuchajcie, dzisiaj nic wam nie zaproponuję, żadnego kursu, ani żadnych innych tematów do uczenia się. Coś innego. Mam takie pytanie dzisiaj do was. Kto był na fanpage'u, kto był na LinkedInie, to on pewnie widział to zdjęcie. Chciałem was zapytać dzisiaj, albo w tym tygodniu, o temat, który was interesuje, który byłby dla was ciekawy do poczytania w takim szerszym kontekście. Chciałem się podjąć takiego głębszego opracowania w formie artykułu, nie takiego krótkiego wpisu postu, tylko artykułu, to, co was interesuje. Słuchajcie, mam takie cztery propozycje, cztery tematy na dzień dzisiejszy. Czyli jak rozmawiać z pracownikami, aby chcieli mnie słuchać, a następnie współpracować w moich projektach, kto by nie chciał. Drugi temat, jakie książki w tematyce Lean przeczytać w pierwszej kolejności i dlaczego właśnie te, gdyby kogoś to interesowało. Trzeci temat, to jest bardzo ważne, bo takich pytań dużo dostaję w wiadomościach i na maila. Jak wybrać firmę, albo jaką wybrać firmę na początku drogi zawodowej, albo żeby się przebranżowić, żeby się nauczyć linowania, żeby wejść w tematy linowe. I czwarty temat, skąd czerpać wiedzę, jakie firmy, szkolenia, studia, kursy wybrać, aby jak najwięcej na tym skorzystać. I tutaj nie chodzi o nazwę firmy, albo nazwę studiów i uczelnie, tylko na co patrzeć i czym się kierować. Słuchajcie, mam prośbę, żebyście tutaj, a już Żmija pisze tutaj do mnie. Słuchajcie, głosowanie się odbywa jeszcze, myślę, że spokojnie do środy, bo ja w czwartek nad tym usiądę, żeby to w weekend się ukazało, ten artykuł. Żmija wybiera serduszko, czyli jak rozmawiać i kciuka, skąd czerpać wiedzę. Wyślę wam tutaj w linku, jak klikniecie, to jest ten post i tam wystarczy tylko szybko zaznaczyć, dobra? Jak ktoś ma ochotę teraz, ma czas, żeby to kliknąć, to będę wam bardzo wdzięczny, jak nie, to później albo jutro zajrzyjcie. Można też na LinkedInie to zrobić. Ja tutaj wysłałem do Facebooka, dobra? Linka. Do LinkedIna nie jestem teraz zalogowany, więc nie będę wrzucał. To jest jeden temat i zauważcie, że nazwałem ten temat Voice of the Customer, czyli głos klienta, czyli potrzeba klienta, tak? Nie chciałbym do was pisać o tym, co mi się wydaje, że jest fajne i ważne, tylko żeby to było to, co wy potrzebujecie. I tak jak powiedziałem, to są tematy, które się przewijają non-stop i niektórym krótko odpisuję, że niedługo się tym zajmę, jeżeli macie taką wiadomość na Messengerze albo na LinkedInie albo gdzieś na Facebooku, to znaczy, że właśnie teraz chciałem się tymi tematami zająć po kolei i proszę, żebyście mi wskazali, co teraz, dobra?
Dobra, teraz tak, zaraz będzie drugi temat, a później przejdziemy do pytań, bo Agnieszka już tutaj pisze. Miałam przygotowane trzy pytania na dzisiaj, jak zobaczyłem to zdjęcie, to się zaśmiałam, bo jeden, dwa i cztery się pokrywają. Aga, dobrze, będziemy później zadawać pytania, ale ja mam pytanie dzisiaj przygotowane, znaczy w sensie już mam odpowiedzi częściowo przygotowane na pytania, które pojawiły się w formularzu. Was prosiłem, żebyście też zajrzeli do formularza takiego z pytaniami, bo jest mi wtedy łatwiej. Mogę jakiś obrazek przygotować, jakiegoś linka, mogę wam lepiej odpowiedzieć, więc za chwilę do tego przejdziemy. Słuchajcie, drugi temat, który jeszcze jest, że tak powiem, tutaj w fazie wstępnej chciałem o nim powiedzieć, to jest nie książka Toyota Way czy Freya Likera, bo taka się ukazuje, w sensie druga edycja po 17 latach, druga edycja, pierwsza w 2003 roku. Kto nie czytał, nie no, chyba nie ma takich osób, które tutaj nie czytały, nie? Zgłoście się. Jeżeli ktoś nie czytał Drogi Toyoty, to musi szybko nadrobić. Będzie mógł nadrobić to też w nowej wersji, jeszcze w nowej edycji. Podobno jest ta książka od nowa całkowicie napisana, że jest odświeżona, przebudowana. No dużo się w patrzeniu na linowe tematy zmieniło w ostatnich kilkunastu latach. Cześć Sławek, jeszcze Sławek się pojawił, więc będzie co czytać. Słuchajcie, ja sobie tą książkę zamówiłem w wersji oryginalnej, ona wyszła 1 grudnia i już podobno do mnie jedzie z jakiejś księgarni Wielkiej Brytanii. Wojtek, nie czytałeś. Wojtek, ty mnie prowokujesz prawdopodobnie, bo no, nie wierzę, że osoby, które jak głęboko siedzą w tematach, nie czytały. Słuchajcie, dobra, do rzeczy. Jutro o godzinie 14 polskiego czasu będę rozmawiał z autorem tej książki, z Jeffreyem Likerem. Będę rozmawiał, tak jak teraz z wami rozmawiam, będę go miał tutaj na ekranie i bo mam możliwość przeprowadzenia z nim wywiadu. I teraz od razu tutaj dopiszę, czy dopowiem, bo już parę osób się mnie pytało, czy ja zarabiam na tej książce i to jest promocja i w ogóle... I czy ktoś mi płaci za to, że ja mówię o tej książce. Ostatnio też miałem pytanie, czy ktoś mi płaci za to, że pokazałem koszyki zakupowe ze sklepu Pepco. No nie, nikt mi nie płaci, nie płaci. Po prostu umówiłem się z Likerem na typową rozmowę, na wywiad po prostu, żeby porozmawiać o tej książce, ale nie tylko o tej książce. Jutro będę go o to pytał. I jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli chcecie mi coś podpowiedzieć, o co Likera zapytać, co jest takie interesujące w linie całym, bo tu nie chodzi o samą książkę. Jestem bardzo ciekawy, co on tam poprzemieniał, tak? Co poprzestawił i jak inaczej opisał, bo patrzenie na linię się w ciągu 20 lat bardzo zmieniło. Więc o to będę go pytał. Dobra, Wojtek. Wojtek, wierzę, że nie czytałeś. Wojtek pisze w komentarzu serio. Okej, zgadzam się. Dla mnie to jest o tyle ciekawa książka, że ją jako pierwszą przeczytałem, a wcześniej jeszcze pracowałem wiele lat jako praktyk, w sensie uczono mnie tych wszystkich technik linowych, że tak powiem, bo wtedy to bardziej technicznie się uczyłem, zanim cokolwiek przeczytałem, a dopiero później czytałem. To zdjęcie jest z 2011 roku z konferencji z Wrocławia, gdzie Likera spotkałem. Więc bardzo proszę, jeżeli macie pomysły, to wrzucajcie gdzieś, gdzie chcecie. Jak ktoś do mnie napisze na maila, to będzie bardzo dobrze. Jak ktoś wrzuci tutaj w komentarz, też będzie dobrze. Jeżeli macie pomysł, o co Likera zapytać, dobra? I to jest drugi temat. Powiedziałem, że mam trzy takie tematy na rozpęd. I jeszcze mam taki temat, słuchajcie. Sporo z was, dużo osób jest zapisanych na mojego newslettera. I ten newsletter działa no chyba z 3 lata już. I wysyłam raz gęściej, raz rzadziej maile. Czasami przez miesiąc nic do was nie piszę, czasami piszę 3 razy w tygodniu, bo uważam, że jest to ciekawe, albo chcę wam przekazać informacje o tym, co robię, co aktualnie jest u mnie dostępne, w szczególności w kursach. I chciałem zmienić teraz to podejście i to bardzo mocno. I chciałbym zacząć już od przyszłego tygodnia wysyłać wam takie merytoryczne maile, takie z artykułami, które będą się ukazywały tylko w mailach. Raz w tygodniu taki mail. Nie chciałbym teraz zdradzać za dużo szczegółów i do tego testuję nowe narzędzie mailowe. Nowe narzędzie mailowe. I chciałem was zapytać, czy wy byście chcieli mi trochę pomóc w testach. Pomóc w testach można w taki sposób, żeby się zapisać. Jeżeli ktoś jest zapisany do starego newslettera, to nic nie szkodzi, bo to jest zupełnie nowe miejsce, nowa baza. Ja bym chciał w ciągu najbliższych dni do weekendu wysłać kilka takich testowych maili, króciutkich, dobra? I później was podpytać, co wam się wyświetliło, czy to widać, czy tego nie widać, co jest po polsku, co jest po angielsku i tak dalej, bo to narzędzie nie jest polskie. Potrzebowałbym trochę pomocy. Już dzisiaj 4 osoby się zgłosiły rano. Jeżeli ktoś miałby ochotę, to zapraszam, żeby jeszcze ktoś się dopisał
Dałem tutaj formularz, jest nowy formularz na blogu do zapisywania się na maile. Jeżeli ktoś by zechciał pomóc, to super, dobra? No, to dobra. To tyle, jeżeli chodzi o początek, o rozgrzewkę. Wojtku, tak, będę wysyłał. Już tutaj patrzę w komentarzu. Agnieszka się zapisała. Wojtek Śli, będziemy testować. Ja wam po prostu zadam kilka pytań, po prostu muszę zobaczyć, jak to działa, dobra? Żebym nie wysłał później do kilku tysięcy ludzi maila, który będzie miał dziwne jakieś krzaczki, albo nie będzie miał obrazka, albo nie wiem, link nie będzie działał, dobra? Dobra, to co jeszcze dzisiaj chciałem powiedzieć, że dzisiaj, jeżeli ktoś ma ochotę, tą grafikę może znacie, z tym człowiekiem ze znakiem zapytania, nie wiem, kto jest dzisiaj gościem. Prowokacyjnie oczywiście napisałem, kto się odważy. Nie o odwagę tutaj chodzi. Nie o odwagę, chodzi o to, żeby móc się tutaj ewentualnie połączyć i coś powiedzieć, jeżeli ktoś by miał ochotę dzisiaj ze swoją kamerką, dobra? Bo dzisiaj mamy Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Słuchajcie, najpierw przejdziemy przez pytania, które mam z formularza. Kilka osób zadało mi kilka ciekawych pytań, jedno nawet dosyć mocno rozbudowane i chciałbym się do nich odnieść. I bardzo was proszę o wasze komentarze na ten temat, dobra? Ja wyświetlę to pytanie i wyświetlę za chwilę obrazek do tego pytania, do mojej odpowiedzi, ale bardzo was proszę, żebyście też skomentowali, co o tym myślicie. I jeżeli ktoś z was ma ochotę dzisiaj się tutaj pojawić, pogadać, opowiedzieć, to zapraszam, dobra? Ja, jak widzicie, że tak patrzę na boki, to znaczy, że oglądam komentarze albo przełączam się między oknami. No dobra, zgoda? Czy są już jacyś chętni, żeby od razu wchodzić, zadawać pytania? Można pisać do mnie do folderu, wpadnie do folderu inne, ja sobie wtedy wyciągnę, dobra? Ale piszcie do mnie na Messengerze najlepiej, nie? Albo wiadomości na fanpage'u, jakby ktoś chciał, dobra? Okej, to tyle tytułem wstępu, 15 minut zeszło. Nie pytałem was jeszcze o książki, dobra? zaraz was, ja tylko powiem krótko, słuchajcie, że u mnie, o tak się pokaże, u mnie są dwie książki teraz na tapecie. Niezmiennie studiuję sobie tutaj Adama i Jacka, oj i podejście praktyczne. Jest to cieniutka książeczka, ale jest tyle technicznych przykładów, matematycznych obliczeń i, o czekajcie, tak pokażę, że trochę się tutaj błyszczy, tabelek. Bardzo dużo przykładów, więc ja wam zawsze ją polecam. Ja się muszę przez to przegryzać, bo nie jestem techniczny za bardzo, kto mnie zna. Słuchajcie, druga książka, jeszcze jej nie zacząłem i jak ktoś mi powie, że warto, a już słyszałem kilka opinii, że warto, bo kupiłem tą książkę z winologią o agile'ach wszystkich, tak w skrócie rzecz ujmując, to zaraz będę ją jako następną czytał. No dobra. Słuchajcie, jak będziecie chętni, to się do mnie dobijajcie, żeby się zgłosić do pogadania, dobra? A ja w tej chwili przechodzę sobie do pierwszego pytania, które przyszło w formularzu, dobra? Takie pytanie, słuchajcie. Teraz tutaj, jak jest Wojtek, to na pewno by mógł nam pomóc i odpowiedzieć na to pytanie. Pytanie zadane przez Przemka. Dlaczego w swoim wpisie na temat 3M, w moim wpisie na temat 3M, tam, gdzie jest mura, napisałem, że murą jest także, albo między innymi, praca w systemie 4-brygadowym i praca w systemie 4 dni razy 10 godzin, jakieś 2x mi się tutaj wrzuciły. Podam wam oczywiście linka do tego wpisu, jakbyście chcieli. Od razu odpowiadam na pytanie Krzysztofa, czy coś wiadomo o polskim wydaniu? Nic nie wiadomo o polskim wydaniu. Właśnie to jest dobre pytanie. Zapiszę sobie, kiedy polskie książki Lajkera wydaje MT Biznes w Polsce, ale on jest z Lean Enterprise Institute, więc prawdopodobnie Lei też może to zrobić, jeszcze nie wiem. Jutro się może trochę dowiem, ale no nie sądzę, żeby on znał szczegóły publikacji w każdym kraju. Ale zobaczymy, zapytamy. Ja jutro zapytam, dobra? Słuchajcie, no i teraz tak, Przemek zapytał, dlaczego pod 3M, pod murą kryje się praca w systemie 4-brygadowym. Ja teraz pozwolę sobie pokazać kawałek tego artykułu, dobra? Bo tam, w tym artykule, tak, teraz widać, dobra, w tym artykule opisuję między innymi murę. Murę, w
który pisze, że to jest brak standardów, zasad albo niezrozumiałe zasady i standardy. Nie będę wszystkiego czytał, ale tam jest też praca 4 dni po 10 godzin, system 4-brygadowy, praca zmianowa generalnie. Bo jeżeli murę zdefiniujemy jako nierównomierność, w szerokim tego słowa znaczeniu, nierównomierność, przeciwieństwo tego, do czego Lean dąży, do równomiernego rozłożenia obciążenia pracą, to mamy skokowe obciążenia i niedociążenia naszych zasobów. Tak napisałem, zasobów. I bardzo często się w naszych analizach skupiamy na maszynach, na procesie jako procesie maszynowym, na przepływie, ale bardzo często pomijamy człowieka, który też jest raz dociążony, raz odciążony, raz ma do zrobienia aż za dużo i nie może tego przerobić, a innym razem jest niedociążony i się nudzi i czeka. Więc, o, jeszcze Patryk. Patryk się pojawił. Cześć, Patryk. Lepiej późno niż później. Jack Nicholson miał taki film kiedyś. No pewnie. Słuchajcie, to jeżeli tak patrzymy, wyłączę i wrócę do prezentacji, jeżeli tak patrzymy na murę, a zaraz ją pokażę na takim obrazku, mura to jest nierównomierność obciążenia. To jeżeli ja w systemie 4-brygadowym pracuję, przeróżne są systemy. Pracuję przez cały tydzień na nocki, później przez cały tydzień na drugą zmianę, a później przez cały tydzień na pierwszą zmianę. Albo 2 dni nocki, dzień przerwy, dwa dni drugiej zmiany, dzień przerwy, 2 dni pierwszej zmiany, różne konstelacje. Albo pracuję 4 dni po 10 godzin, a później przez 3 dni nie pracuję i znowu 4 dni po 10 godzin, przez 3 dni nie pracuję, też mam 40-tygodniowy tydzień pracy, to ja jestem nierównomiernie obciążony. Nierównomiernie względem czego trzeba by się zastanowić? Względem naturalnego, biologicznego cyklu życia człowieka. Raz pracuję w nocy zamiast odpoczywać, raz pracuję w dzień, kiedy mógłbym pracować oczywiście, raz pracuję na przełomie nocy i dnia i powoduje nienaturalne eksploatowanie organizmu. Dlatego tutaj miałem na myśli to, co zauważył Przemek. Dlaczego tam włożyłem tą pracę w tych dziwnych systemach? Bo to jest wbrew temu, do czego dążymy w linii. Chcielibyśmy, żeby wszyscy pracowali na przykład cały czas na godzinę 8 rano do 16. Jeżeli by pracowali przez wszystkie dni 8 rano do 16, to ten cykl pracy normuje się razem z cyklem biologicznym, układa się, tak? Jakoś się, że tak powiem, dostosowujemy. A problemem w tych zmianowych pracach jest właśnie ta zmienność, że ja muszę mój organizm przestawiać. Nie wiem, czy się zgadzacie, czy się nie zgadzacie. Napiszcie w komentarzach. Uważam, że jest to właśnie ten typ nieregularności, dlatego właśnie praca zmianowa przy cyklicznych zmianach jest taka niezdrowa, uważam, i niezdrowa dla człowieka, a tym samym dla procesu, w którym on uczestniczy. On jest, jakby nie patrzeć, takim samym zasobem, albo jednym z zasobów, może tak będzie lepiej to brzmiało, jednym z zasobów procesowych. I co się będzie działo? No będzie popełniał błędy w pewnych sytuacjach, będzie się w niektórych momentach przeciążał, w drugich będzie niedociążony. Ludzie, którzy pracują 4 dni po 10 godzin, i mówi im się, że mają 3-dniowy weekend, oni pierwszy dzień są nieprzytomni. Nie? Oni są pierwszy dzień nieprzytomni, bo oni jeszcze w tych 10 godzinach plus 10 godzin jeszcze rano muszą dojechać, po południu wrócić, później mają czas tylko na spanie, nie mają czasu wyprać, zjeść dobrze i się wykąpać, za przeproszeniem. O, i Przemek, a to Przemku chyba twoje pytanie w takim razie, chociaż tak zgaduję. Czy można w takim razie wysunąć teorię, że ryzyko reklamacji może być zależne od zmiany i godziny w ciągu doby? Absolutnie tak, i tutaj się obydwiema rękoma podpisuję pod tym, co napisałeś. Tak, absolutnie tak. Przez lata pracy w jakości i pracowałem po stronie klientów jako customer quality support i bardzo, bardzo wyraźnie było widać, że ryzyko reklamacji rośnie. Oczywiście, że rośnie, szczególnie już nawet można powiedzieć, że w godzinach, tak, między godziną 2 a 5 rano w nocnej zmianie powstawało najwięcej problematycznych sytuacji, najwięcej reklamacji powstawało. Jak patrzyliśmy statystycznie na cały rok, jak analizowaliśmy, kiedy powstają reklamacje. Podobnie po południu, przed końcem drugiej zmiany, tak samo to wyglądało, że ludzie po prostu zmęczeni po południu, tak poprzednią nocą, którą mieli zarwaną, bo wrócili po drugiej zmianie,
dospali albo nie dospali, może rano musieli wstać, pójść do pracy, pójść z dziećmi gdzieś albo na zakupy, później do pracy na 14, to jeszcze jest mobilizacja do 18, 19, ale po 20 jest taki zjazd energetyczny. Ja to absolutnie tak, zgadzam się, Przemku, reklamacje się pojawiają w zależności od pory doby, tak? Tak naprawdę, jeżeli one są związane z, jeżeli w procesie bierze udział człowiek i jego zmęczenie bierze udział. O, Andrzej odpowiada, podpowiada, tak, zgadza się, po nockach dzień wyjęty z kalendarza. No właśnie, tak jest, słuchajcie. I dlatego mura to też praca zmianowa, w szczególności ta zmienna. Są, jeszcze dodam tylko, że są jeszcze firmy, w których praca zmianowa jest nierotująca, niezmienna. To znaczy w Polsce to jest niemożliwe, bo jest kodeks pracy, który to reguluje, ale w Wielkiej Brytanii albo Stanach Zjednoczonych, nie wiem jak jest w innych krajach, można pracować przez cały okres zatrudnienia w jednej firmie tylko na nockach, albo tylko na drugich zmianach, albo tylko na pierwszych zmianach. Czy tam jest mura? No pewnie na pierwszej i na drugiej, na pierwszej zmianie już bym się jej nie doszukiwał, bo jest w normalnym cyklu życiowym człowieka. Na drugiej może mieć pewien wpływ, ale w nocy to jest wbrew cyklowi biologicznemu człowieka i absolutnie będzie tam występowało zmęczenie. To, tutaj Przemek kontynuuje, czy w związku z tymi danymi, które wam przyszły, podjęliście jakieś kroki, wzmożyliście kontrolę w danych godzinach? Przemku, podjęliśmy kroki, ale nie były to wzmożone kontrole w danych godzinach, bo no, ja jako linowiec wyznaję, że czy jakościowiec też wyznaję, że kontrola jakości to nie jest dobry kierunek. To jest ten kierunek, od którego trzeba odchodzić, więc wolę zmieniać coś w procesie. Procesy, odpowiem krótko, bo to jest duży temat. Procesy jest trudno zmieniać i dostosowywać je do pory dnia, w sensie takim, że okej, no jeżeli występuje jakiś okres w czasie doby, to my nie będziemy zmieniać całego procesu, inwestować w maszyny albo nie wiem, coś jeszcze. Pierwszą rzeczą, którą można zrobić, to wziąć pod uwagę planowanie twojej produkcji. Planowanie w takim sensie, żeby w nocy produkować wyroby, które są mniej ryzykowne. Nie? Prostsze, mniej krytyczne, nie do najważniejszych klientów, nie można tak różnicować, ale jeżeli mówimy o szacowaniu ryzyka, to mamy takie kryteria, tak? Że do jednego byśmy coś puścili z zamkniętymi oczami, a do drugiego trzy razy sprawdzimy. Nie? Więc pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy z tego, co pamiętam, to uwzględniliśmy to w planowaniu i to jest robota bezkosztowa, to jest zmiana bezkosztowa, bo nic cię to nie kosztuje, nic nie musisz zmieniać w procesach, nic nie musisz inwestować, nawet za dużo czasu, tylko pewne kryteria dla działu planowania, czy dla planisty ustalasz. No później można się zastanowić, czy jakieś elementy procesu, ale nie kontroli, tylko procesy, tylko elementy wspomagające człowieka, tego, który tam pracuje, który popełnia błędy. No to żeby to zrobić, to musielibyście wiedzieć, jakie to są błędy i przeprowadzić całą analizę przyczynowo-skutkową, więc jakby tutaj prostego od razu rozwiązania nie ma, ale można pomyśleć o tym, żeby coś przeplanować. Czekajcie, bo mam pytanie tutaj Facebook user, więc od razu muszę zobaczyć. A to Aleksandra napisała, dobrze, Olu. Czy sprawdzanie jakości wyprodukowanych przedmiotów to strata? Moim zdaniem większą stratą jest wysyłanie wadliwego produktu do klienta. Oczywiście, że bez sensu jest wysyłać wadliwy produkt do klienta, ale jeszcze bardziej bez sensu jest cały czas produkować i kontrolować. Bo wtedy tą kontrolę masz po prostu zaszytą w proces, jest twoim elementem procesu i ona cię cały czas coś kosztuje. Mądrze jest produkować raz, a dobrze, tak? Poprawić w procesie i wtedy eliminujesz jedną i drugą stratę. I eliminujesz kontrolę i eliminujesz reklamację. Czyli analiza przyczyny, poszukanie akcji dla tej przyczyny, jakiegoś działania zapobiegającego powstawaniu tej przyczyny i wtedy masz dwie straty za jednym zamachem. Nie? Ja bym, no bo to jest jakby rozwiązanie pod tytułem kontrola na końcu procesu, kontrola 100% albo 200%, a widziałem też 300% kontrolę, czyli jedna po drugiej kaskadowe, one są zupełnie nieskuteczne, już druga jest nieskuteczna. Samo postawienie kontroli na końcu procesu, może tak skrócę, samo postawienie kontroli na końcu procesu przez kogoś innego powoduje, że proces wypuszcza więcej błędów. To już po prostu nie jeden inżynier jakości udowodnił, bo jeżeli wiem, że po mnie jeszcze sprawdzają przed wysyłką, to ja nie muszę się tak starać, nie?
Ja bardziej nadgonię sobie inny parametr pod tytułem produktywność. A jakoś to oni przypilnują, żeby nie pojechało do klienta. To tak w dużym skrócie. To jest dobry temat, który moglibyśmy kiedyś poruszyć. Dobra? A, Przemek napisał, że jest taka możliwość w Polsce, w kopalniach, że pracują tylko na nocki. Nie wiedziałem. Dobra. Słuchajcie, to jest pierwsze pytanie, że praca zmianowa, czyli nienaturalna zmienność w obciążeniu, obłożeniu pracą człowieka. To jest moim zdaniem mura. Taka sama mura jak każda inna i ona powoduje podobne błędy, tak? Podobne konsekwencje, podobne straty. Drugie pytanie, które padło w formularzu, uwaga, to jest pytanie od Sylwii. Taki opis sytuacji. Duży dział finansów, praca w nadgodzinach, dużo ręcznej pracy, to jest moje podkreślenie, bo zaraz do tego wrócę, dużo dodatkowych analiz i raportów. Jak podejść do optymalizacji, żeby dobrze wykorzystać szczupłe zasoby działu? Jakie działania w waszej praktyce były najbardziej efektywne? Jakie? Jakie działania w dziale finansowym, gdzie jest dużo ręcznej pracy? W dziale finansowym to sobie wyobrażam, że jest księgowanie faktur, jakichś dokumentów, rozliczanie. Prawdopodobnie jest tam dużo, jeżeli jest dużo ręcznej pracy, to jest dużo podobnych dokumentów, które można pewnie w jakiś sposób pogrupować. I teraz przełączę się na slajd, który mi podpowie trochę odpowiedź. Słuchajcie, mówię tutaj też do Sylwii, ale do wszystkich. Proces, który się odbywa w takich masowych działach księgowych, masowych mam na myśli przepływ dużej ilości informacji, dużej ilości dokumentów, można potraktować jako przepływ podobny do produkcyjnego. Jakby z punktu widzenia linowego on się niczym nie różni. Żmija pisze, że można zainwestować w program albo tutaj mam podpowiedź standaryzację i robotyzację. Tak? Słuchajcie. Zaraz skończę to, co chciałem powiedzieć. Widzicie tutaj takie stosy papierów posortowane. Zaraz skończę o podobieństwie do produkcyjnych procesów. Robotyzacja, automatyzacja i używanie software'u do tego, żeby to robić, jest ok, pod warunkiem, że ten proces jest już dobrze ułożony. A najczęściej jest tak, że proces nie jest poukładany, nie jest optymalizowany, nie jest zbalansowany przede wszystkim, a wrzucone są tam po prostu automaty. Co się wtedy dzieje? Automatyzujemy MUDę. I tutaj już Olimpia mi biegnie z pomocą. VSM, identyfikacja pod standaryzację i robotyzację. Ale najpierw eliminacja strat. Brawo. Super. Dzięki Olimpia. I to jest właśnie to, co powinniśmy zrobić. A zanim zaczniemy robotyzować i automatyzować i wprowadzać oprogramowania, nie myślcie, że zakup programu wam wszystko rozwiąże, tak? Już byłem kiedyś w takiej jednej firmie, gdzie 2 lata wdrażano SAP-a i mówiono, że jak już będzie SAP, to już będzie fantastycznie, będzie wszystko się zgadzało. Nic się nie zgadzało, było jeszcze gorzej, bo jeszcze po prostu nie było tego widać, było gdzieś głęboko schowane w systemie. Pokazuję ten obrazek tutaj z pewnego artykułu, który mam też na blogu i też wam go podlinkuję, bo warto sobie przeczytać. Efektywność, linowe podnoszenie efektywności w usługach, wdrażaniu. I tutaj tacy znajomi moi warszawscy, Wojciech i Grzegorz, którzy tam są wymienieni w tym artykule, poczytacie sobie w wolnej chwili, się tym zajmują i się w tym specjalizują, ale nie tylko oni, jest dużo dobrych firm w Polsce, które się takimi centrami usług wspólnych, księgowymi, dużymi działami zajmuje. Olimpia jeszcze dodała, że SAP i SAP EB. Tak jest, dokładnie. Słuchajcie, naprawdę nie ma różnicy z punktu widzenia procesów między tym, czy my przerabiamy stertę faktur, czy stos produktów fizycznych, nie? Śrubek, deseczek, czy nie wiem, pierza kurzego, tak, na kilogramy. Absolutnie nie ma. Jeżeli to jest masowy proces, tym lepiej. Jeżeli jest manualny, jeszcze lepiej, bo to są najbardziej wdzięczne dla linowych działań procesy. Można na pewno te operacje pogrupować pod względem pracochłonności. Jak bardzo są skomplikowane, ile czasu zajmują, można je przypisać do odpowiednich zasobów. Tutaj na dole macie supermarket, z którego ludzie pobierają po prostu porcje paczki pracy. Paczki pracy. Tu są fizycznie wydrukowane faktury, ale to nie muszą być fizycznie wydrukowane faktury. One mają
określoną pracochłonność. To działanie trzeba było wcześniej wykonać, oczywiście, zmapować, zmierzyć i te faktury tutaj, ale mogą być też w mailu, mogą być też w systemie, są popaczkowane. Popaczkowane są akurat w tym przypadku w godzinne paczki pracy. Więc jak człowiek pobiera coś do pracy, tutaj fizycznie na tym obrazku, ale może też pobierać to w systemie, 3 faktury albo 20 faktur, w zależności od tego, jaka jest ich pracochłonność, to on co godzinę pobiera paczkę, więc można zrobić supermarket. Po prostu supermarket, można zrytmizować tą pracę, bo to o co chodzi w linie? No chcemy mieć zrytmizowaną pracę. Ten pull flow, ten system sący, ale też flow, czyli ciągły przepływ, jest tym oczywiście mitycznym takim przepływem jednej sztuki, do którego będziemy dążyć, ale najczęściej się nie udaje, ale co stoi po drodze, to znaczy co jest, zanim dojdziemy do ciągłego przepływu, są porcje, paczki, tak? Im mniejsze, tym lepiej. Jak sobie poporcjujemy tę pracę, to będziemy mogli wtedy nią sterować, będziemy mogli dobrze rozkładać pracę, będziemy mogli analizować, będziemy widzieli, co się dzieje. To Irek napisał ładnie tutaj, podpowiem, bo też Irka komentarz, Irek jest podpisany jako Facebook user dzisiaj. Muszę to zrobić z tym tematem. Dam wam do każdego live'a takiego linka, przy którym tam trzeba tylko odhaczyć dane osobowe i będzie można się tutaj wyświetlać. Uporządkować dane wejściowe, nie robić bezsensownych raportów, których nikt nie czyta. To jest jakby druga rzecz już, tak? Bo Sylwia napisała, że dużo dodatkowych analiz i raportów. Domyślam się, że dużo tych dodatkowych analiz i raportów wynika z tego właśnie, że praca nie jest uporządkowana, nie jest równomiernie ułożona, że trzeba dużo analizować, bo jest bardzo duża zmienność. Jak się tą pracę pogrupuje, poukłada, no to wiecie, jest mniej analizy, bo to się układa samo w pewnym sensie, tak? To jest jakby dane łatwiej czytać, jak one są uporządkowane. I uporządkowanie pracy uporządkuje też dane, więc potrzeba jest mniejszej liczby raportów, mniejszej liczby analiz i tak dalej, dobra? To tak bym odpowiedział tutaj Sylwii na to. Sylwia, jeżeli jesteś albo będziesz to oglądała sobie później, bo dużo z was to ogląda później sobie z odtworzenia w ciągu tygodnia. Dla linowca, który już przez to kiedyś przeszedł, przechodził przez analizę WSM, na przykład księgowości, to mówimy o dziale finansów, nie wiem, czy nie spłycam, nie? Ale wiadomo, o co chodzi, że mamy tutaj papiery finansowe w cudzysłowie, to da się to wszystko zrobić i da się ten proces zrytmizować, da się go nadzorować później, da się reagować na zmienności w tym procesie, da się go łatwiej raportować i łatwiej zauważyć błędy i je usuwać, i ten proces może być później z każdym krokiem lepszy. Tak. I tutaj, co tu Krzysztof jeszcze napisałeś? Napisałeś, że łatwo, tak, że opracować mapę stanu i stanu przyszłego, tak, ale tutaj jeszcze mi uciekł komentarz, to jest Agnieszka. Warto też pisać makra i korzystać z Power BI. Warto oczywiście wtedy, kiedy się już ten rozumie swój proces, kiedy się wie, o czym się mówi, tak? Tak, ja zawsze przestrzegam przed automatyzacją, bo naprawdę można sobie tak zaszyć proces, że już nie będzie w nim nic widać w środku i będzie jeszcze trudniejszy do naprawy, dobra? Dobra. Nikt się jeszcze nie zgłosił na ochotnika do dyskusji na żywo, no i dobrze. Mi się nie spieszy, w sensie jak nie ma odważnych, a to zresztą nie o odwagę chodzi, to nie ma problemu. Słuchajcie, przeklikam się, bo chciałem jeszcze pokazać następne pytanie. Słuchajcie, mam kilka pytań, jesteśmy o 20:36, więc się zmieścimy. Mam takie pytanie, słuchajcie, może tutaj, jeszcze ostatni komentarz od Olimpii, super aktywnej dzisiaj, faktury to super temat pod wdrożenie Lean, tak uważam. Jest to świetny temat i po prostu, słuchajcie, osoby w księgowości, które nigdy nie miały do czynienia z linowym podejściem, robią najpierw wielkie oczy, a później wielki uśmiech, bo po prostu im schodzi robota z rąk, po prostu nagle mają o połowę pracy mniej. I to spokojnie o połowę mają mniej. Ilona mnie zapytała, na czym polega DMake, metoda DMake. Metodologia napisała, zacytowałem tutaj dokładnie, możemy powiedzieć, że raczej chodzi o metodę, bo metodologia to nauka o metodach, nie? Czyli coś, co jest o jeden rząd wyżej. Wojciechu, mój drogi, Six Sigma wjechała. Bardzo dobrze, że się ucieszyłeś.
Bo ja nie jestem w ogóle od Six Sigmy, nic a nic. O Six Sigma się tylko i wyłącznie otarłem. O, jeszcze Asia. Six Sigma na tapecie. Słuchajcie, może ktoś jednak się zdecyduje. Albo napiszcie, słuchajcie. Jakbyście napisali w kilku zdaniach. Patrzę teraz na komentarz Asi, patrzę na komentarz Wojtka, jeszcze raz pokażę. Oboje się ucieszyli to bardzo mocno. Z przymrużeniem oka Wojtek. I Asia tak samo, nie wiem, czy wy siedzicie obok siebie i razem się ucieszyliście, ale chyba nie, bo jesteście daleko, z tego co pamiętam. No to co z tym? Tak, Asia pisze. Dobra, Asiu, to wiemy. Powiem ci, że nawet się przygotowałem, żeby ci pod to obrazek podłożyć taki. I to jest obrazek, który gdzieś tam wykorzystałem w swoim e-booku. Od razu podkreślam, że ja naprawdę nie jestem od Six Sigmy i mogę powiedzieć, że się na tym nie znam. Jedyne, co mogę powiedzieć, to, że podglądam i czytam i szukam analogii do innych metod rozwiązywania problemów i trochę widzę tutaj analogii. Define, de-define, czyli zdefiniuj, czyli opisz problem oraz to, jaki jest stan właściwy, czyli jak powinno być. Tak? Słuchajcie, piszcie mi tu w komentarzu, jakby coś, to mnie poprawicie. Dobra, zostawię na razie komentarz Joanny. Czyli w pierwszym kroku opisuję obecną sytuację i to, jak powinna ta sytuacja wyglądać, żebym zobaczył różnicę między tym, co jest dzisiaj, a tym, co powinno być. W drugim zbieram dane, informacje dotyczące procesu, w którym to się dzieje, ale także problemu, który występuje. W skrócie, tylko przeczytam, co mam tutaj napisane. W trzeciej fazie, w analizowaniu, poszukuję zależności pomiędzy wejściami i wyjściami z procesu i ich wpływem na ten problem. O, Aleksandra tutaj też mi pomaga. Dobrze. Czwarta faza to jest wprowadzenie tego, co chcemy poprawić, czyli tak naprawdę dla procesu definiujemy optymalne parametry, znaczy mówimy, jaki on powinien być, żeby był ok. Takie, które usuną ten problem, który występuje, a w ostatniej fazie weryfikuję, czy mi to poszło i ustalam standard, czyli nową definicję procesu, bo najpierw ją wdrażam, później potwierdzam. Tak to rozumiem przez weryfikację i jeżeli jest ok, to mam zmienione parametry procesu. Parametry procesu to mam na myśli w ogóle kształt procesu, to wszystko może być. To nie chodzi o nastawy, ale to, jak ten proces wygląda. I tutaj od razu Wojtek, bardzo chętnie zapraszam za tobą do grupy MOD MOD. Do grupy Mistrzów Osobistej Doskonałości. Wojtku, wrzuć linka, dobra, do grupy. Jakbyś mógł teraz, to zaraz wyświetlimy, a tutaj kto będzie chciał, ten sobie skorzysta. Grupa modowa Igora Łęgowskiego. Tam są tak, projekty, demake'i z życia prywatnego, tam kolega jeden biegał, żeby się odchudzić, drugi, no parę jeszcze innych tematów. Nie będę tutaj referował tego. Bardzo fajna grupa i bardzo mocno polecam. Ja tam zaglądam od czasu do czasu. Te tematy są niezwykle ciekawe. Six Sigma kojarzy mi się z analizą dużej ilości danych, takich z problemami, które są bardzo złożone w procesach, które są skomplikowane, gdzie taka klasyczna analiza przyczynowo-skutkowa zajęłaby wieki, a ten proces by się już kilka razy zmienił, więc stosuje się analizę taką Six Sigmową. Jeżeli teraz proto jakieś herezje, to mnie szybko poprawcie, nie? Ale ja to tak widzę, takie rozróżnienie. Także tam, gdzie już jakby głowa ludzka i rozum nie daje rady, bo jest tak dużo danych, proces jest tak złożony, to się zaprzęga to narzędzie. Chociaż w drugą stronę uważam, że można demake'owo rozwiązać każdy inny problem, nawet prosty. Tak? Chyba się nie pomyliłem w tym, co powiedziałem. Także mówię, nie jestem ekspertem. Wojtek wrzuci grupę, albo ja zaraz wrzucę, to sobie, słuchajcie, wrzucę, Wojtek może odszedł na chwilę, napisałem MOD i wyskoczyło mi Depesz Mod, nie? Mistrz osobistej doskonałości, powinien mi Igor wyskoczyć. A, w grupach, dobra.
Słuchajcie, to zrobię tą sekundę, żeby wyszukać tę grupę. Nie mam jej tutaj w najbliższych zakładkach, bo tak jak powiedziałem, rzadziej do niej zaglądam. Gdzie są ci mistrzowie? Dobra, nie widzę. Za dużo mam grup. O mam. Może Wojtek jest w życiu. Dobra, wrzuciłem wam teraz. Zajrzyjcie do grupy. Bardzo wam polecam. Igor prowadzi bardzo często live'y. Kilka razy w tygodniu live'y na swojej grupie. I naprawdę bardzo, bardzo fajnie tłumaczy, bardzo fajnie pokazuje. To polecam. Bardzo mocno. Dobra, słuchajcie. 20:43. Ha, takie pytanie. Czy tu są jacyś audytorzy między nami? Czy jest ktoś z jakości? O, Greg jeszcze pisze o Six Sigmie. Dużo danych, zużywa dużo zasobów, trwa miesiącami i potrzeba inwestycji, ale działa. Tak, zgadzam się, Six Sigma właśnie w ten sposób działa. Ilona się zapytała mnie albo nas, jak przeprowadzić skuteczny audyt procesu. Jak przeprowadzić skuteczny audyt procesu? Zobaczę, jaką sobie tutaj podpowiedź dałem. Dałem sobie podpowiedź taką, że odsyłam Ilonę i wszystkich do podcastu, do takiego nagrania. No, nie chciałbym teraz go tutaj w całości cytować i przytaczać. Zaraz możemy o tym porozmawiać. I tak, Grzmija pisze, że Artur Mydlarz. Oczywiście, że tak. Słuchajcie, nagrałem kiedyś podcast, czyli audycję taką radiową ze Sławkiem Szczepańcem dawno temu, w 2016 roku, gdzie tutaj chyba 20 minut trwała ta rozmowa. Wysłałem wam teraz linka o tym, jak audytować. Jak wykonać audyt prawidłowo. Bo pytanie, słuchajcie, od Ilony brzmi, jak przeprowadzić skuteczny audyt procesu. Musielibyśmy wyjść od tego, od definicji skuteczności, bo pytanie, co Ilona rozumie, jej tutaj chyba nie ma, albo jeżeli jesteś, to bardzo proszę, żebyś doprecyzowała, bo co znaczy skuteczny? Skuteczny to jest taki, w którym wykonano wszystko to, co jest zaplanowane. To jest skuteczność, tak? To jest stosunek tego, co zrobiłem, w stosunku do tego, co zaplanowałem. Jeżeli miałem 28 pytań audytowych i zadałem 28 pytań audytowych i mam 28 odpowiedzi, to jestem w 100% skutecznym audytorem. Nie? Tak, ja tak rozumiem skuteczność, taka jest definicja skuteczności. Jeżeli Ilona ma na myśli efektywność audytu, w sensie takim, żeby później dzięki temu audytowi proces można było poprawić, to jest w ogóle inne pytanie. Ale widzę, że podpowiadacie, rozumiem, że możemy sobie to uprościć, tutaj to pytanie, jak przeprowadzić dobry audyt. Przemek napisał, nie wolno żadnych niedoskonałości prostować, ukrywać w procesie, tylko wyszukiwać w każdym aspekcie możliwość doskonalenia. Świetnie. Olimpia. Najpierw pytam, w jakim celu audyt? Czy potwierdzenie zgodności z wymaganiami, czy doskonalenie procesu? Problem solving. Tak. Słuchajcie, zaraz jeszcze wrzucę wasze komentarze następne. Ja bym się odwołał najpierw do tego, słuchajcie, no bo jaki ma być dobry audyt? Audyt, trzeba rozumieć dobrze, jaki jest cel audytu. Do czego on ma służyć? Tak jak napisała Olimpia przed chwilą, jaki jest cel audytu? Najczęściej i do tego audyt został stworzony, jest potwierdzenie zgodności z jakimś wymogiem. Tu jeszcze zobaczcie cytat, który gdzieś tam szczegóły wynalazłem. Audio to znaczy słuchać, dowiadywać się, że audytor idzie, żeby odsłuchać, posłuchać, że jest słuchaczem, że on się dowiaduje. Z definicji audyt jest celem audytu jest potwierdzenie zgodności z pewnymi wymaganiami. I słuchajcie, jeżeli macie do czynienia z audytami, na przykład jakościowymi, zewnętrznymi, certyfikującymi, klientowskimi, to zobaczcie, jak by się zmieniło postrzeganie samych audytów, tych wizyt trudnych od klientów czy od audytorów zewnętrznych.
trzeciej strony, gdybyśmy pomyśleli tak, oni nie przyjeżdżają odnaleźć u nas niezgodności, żadnych nie szukają majorów, minorów i innych points for improvement, jak się w tym żargonie jakościowym i audytowym mówi. Gdybyśmy pomyśleli, oni przyjeżdżają po to, żeby potwierdzić, że my pracujemy zgodnie z wymaganiami naszego klienta albo systemu, według którego chcemy się certyfikować i tak dalej. Jakbyśmy inaczej na to wszystko mogli wtedy patrzeć, nie? Byłoby trochę optymistyczniej. Powiem wam, ja też jestem audytorem, dzisiaj już nieczynnym praktycznie, no nie korzystam z uprawnień, które posiadam, do 9001, do 16949, czyli do TS-a. One już się w międzyczasie też zdezaktualizowały, bo znaczy normy się zdezaktualizowały, bo są nowe wydania, ale jakby metody audytowania się nie zmieniły, tak? I umiejętności audytorskie pozostały i są niezmienne. Audytorowi chodzi o potwierdzenie zgodności. On szuka dowodu z audytu, a dowodem z audytu nie jest tylko niezgodność, tylko dowodem z audytu jest też potwierdzenie że dany proces przebiega dokładnie z wytycznymi, według których jest certyfikowany albo według których są stawiane wymagania dla tego procesu. Przemek pisze, przede wszystkim należy pamiętać, że audyt ma na celu sprawdzenie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, czyli porównanie to, co robi Six Sigma w Define, albo w PDCA robi w P, planuje, albo w rozwiązywaniu problemów 8D mamy też zdefiniowanie problemu po to, żeby go porównać ze stanem faktycznym. I w mapowaniu VSM także mamy najpierw stan bieżący, aktualny, rzeczywisty, czyli odzwierciedlenie tego, co jest. A dopiero później porównujemy VSM z tym, co mogłoby być, co byśmy chcieli osiągnąć. A w audytowaniu porównujemy z wymaganiami po prostu. I mamy listę audytową, mamy punkty wymagań i do tego się odnosimy. Tak, i Przemek też, też zauważył, żeby nie mylić skuteczności z efektywnością. Dokładnie tak, słuchajcie, no bo to bardzo często te słowa, ale nie tylko te, są używane zamiennie i błędnie. Tak? Skuteczność, to co powiedziałem wcześniej, to jest to, jak ja wykonałem swoje zadanie względem planu. Jeżeli miałem, jeszcze raz tę samą liczbę przytoczę, 28 pytań audytowych, zadałem 28 pytań i na każde z pytań mam dowód z audytu, bez względu na to, czy to jest pozytywny dowód, czy negatywny, czy ja znalazłem potwierdzenie na to, że wymaganie jest spełnione w procesie, czy znalazłem potwierdzenie, że nie jest spełnione, znalazłem dowód negatywny, to ja jestem skutecznym audytorem, bo ja wykonałem swoją pracę od początku do końca, zadałem tyle pytań, ile trzeba. Z drugiej strony, jeżeli ktoś prowadzi działania poaudytowe, jest po drugiej stronie barykady, że tak powiem, i on ma wdrożyć działania dla każdej niezgodności, to teraz on będzie skuteczny wtedy, kiedy dla każdej niezgodności wdroży działanie. Takie jak założył, wdroży, czy je wykona, czy jest skutecznie wykonany plan wdrożenia. Ale czy to jest efektywne, czy otrzymał to, co chciał, tak? Jeszcze efektywność, jeszcze inna definicja efektywności, to jest stosunek nakładów do efektów. To już jakby wchodzimy w efektywność no kosztową, bo gdzieś można tam zawsze na końcu do kosztów się odwołać. Dobra. Żmija. Audytor może wpisać, że widzi potencjał do doskonalenia w audytowanym procesie. No pewnie, że zawsze może. Zawsze może. Tylko też słuchajcie, te punkty do doskonalenia to jest coś, co wychodzi poza, nie? Wymaganie. To trzeba dobrze rozumieć. Niektórzy audytorzy małe niezgodności, które im się wydają, że można puścić, uważają za punkty doskonalenia. Jeżeli to jest niezgodne z wymogiem, tak, w danej normie, no to jest niezgodne, sorry. To nie jest punkt doskonalenia, to jest niezgodność i cześć. A punkty doskonalenia to są pewne sugestie, jakieś dobre praktyki, coś, co można zrobić lepiej, coś, co na świecie już ktoś inny robi lepiej. Wojtku, ja już wrzuciłem do grupy mod linka wyżej, więc jak kto zechce, to sobie przewinie komentarze. Dziękuję, że jesteś. Tak, tam jest taki formularz z pytaniami, żeby dołączyć do grupy, to trzeba się troszeczkę wysilić, nie wystarczy tylko kliknąć. I Przemek, ty jesteś audytorem, zajmujesz się tym na co dzień, jakbyś napisał jeszcze dwa słowa, bo masz bardzo trafne komentarze. Dziękuję ci bardzo.
Bardzo ważna jest umiejętność zadawania łatwych i przejrzystych pytań. Tak. No bo słuchajcie, no nie sztuką jest być audytorem, pójść i zastraszyć te osoby, które są audytowane. W szczególności, jeżeli to są osoby gdzieś tam na dole naszej organizacji, na produkcji czy w usługach, obojętnie gdzie, i zadać im kilka trudnych pytań. Takich, na które nie odpowiedzą. Jakby, jeżeli ktoś tak, jeżeli audytor tak zadaje pytania, że ludzie nie potrafią na nie odpowiedzieć, a my wiemy, że proces spełnia wymagania, to jest zły audytor. No sorry, to trzeba tak nazwać. To jest ktoś, kto nie ma umiejętności odpowiednich audytorskich, nie ma kompetencji, to jest właściwe słowo, nie ma kompetencji, żeby być audytorem. Bo pytania trzeba tak zadawać, żeby uzyskać rzeczywistą odpowiedź, żeby zrozumieć proces. Nie o to chodzi, jak człowiek odpowiada, czy on się stresuje, czy się nie stresuje, czy mówi wszystko z pamięci, czy się jąka i musi się zastanowić. Audytor musi potwierdzić, czy proces jest zgodny z wymaganiami i nic więcej. Nie chodzi o to, żeby udowadniać. No oczywiście różnie ludzie do tego podchodzą. No dobra, słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o audyty. I teraz mam takie pytanie, tutaj już absolutnie musicie mi pomóc, bo Asia pyta, znaczy nie zadała pytania, tylko napisała takie zdanie. To jest nawet równoważnik zdania, pamiętam, ze szkoły podstawowej, z języka polskiego. Lean w procesach obostrzonych prawem. Tam podkreślenie w procesach to jest moje. Asia napisała, lean w procesach obostrzonych prawem. I moje odpowiedzi są takie. No nic nie wpisałem tutaj. Bo nie bardzo wiem, co miałbym wpisać. Co miałbym wpisać? Jeżeli mam proces, dlatego to podkreśliłem, ja mogę podjąć próbę jego opisania, zmierzenia, a później mogę podjąć próbę jego udoskonalenia. Jeżeli jestem w stanie sobie wyobrazić, jak on mógłby wyglądać lepiej. I teraz jak popatrzę na słowa obostrzonych prawem, no to będą jakieś granice, w których się muszę poruszać. Każdy proces ma jakieś granice. Każdy proces ma jakieś wymagania. Każdy proces ma jakieś ograniczenia, o tak bym powiedział. Czasami są to ograniczenia technologiczne, czasami to są ograniczenia ludzkie, ludzkich zdolności, czasami to są ograniczenia właśnie prawne, wymogów klienta i różne inne, więc jakby nie ma znaczenia tutaj, czy to są jakieś większe lub mniejsze obostrzenia prawne. O, super, Olimpia napisała. Często mam to wyzwanie. Eliminujemy straty, mierzymy, doskonalimy, ale przepisy na pierwszym miejscu. Dokładnie tak. Czasami możemy zidentyfikować straty, które dałoby się wyrzucić natychmiast z procesu, bo są oczywistą stratą i one nie przynoszą żadnej korzyści klientowi, ale nie możemy tego zrobić, bo prawo nam tego zabrania, bo jakiś wymóg nam tego zabrania, bo klient nam tego zabrania, więc tego nie robimy. Okej, musimy być świadomi, że to jest strata, ale to jest strata pierwszego typu, nieeliminowalna. Można ją być może zminimalizować, może udałoby się, oczywiście są jakieś sposoby obejścia, przepraszam za sformułowanie obejścia prawa, ale można zmienić formę, nie wiem, działania, można rozmawiać z klientem w jakiś inny sposób. Nie chodzi o to tutaj, żeby omijać, nie chciałbym się źle wyrazić, nie o to chodzi. Tylko jakby jeżeli uznamy, że prawo jest niezmiennym ograniczeniem, no to nie da się go ominąć. Nie? Ale gdzieś w fazie mapowania, gdzieś w fazie identyfikowania strat, trzeba je wszystkie uwzględnić i można zaznaczyć jakimś czerwonym ptaszkiem albo markerem, że to jest wymóg prawny nie do przeskoczenia. I co trzeba wtedy zrobić? No może monitorować. Są takie biznesy, które lobbują w kierunku zmiany prawa na przykład w parlamencie. Niektórym się udaje, całym branżom udaje się zmieniać prawo za pomocą posłów i wtedy pewne straty zamieniają w korzyści, w drugą stronę. Tak, więc Greg napisał, że podobnie BHP jest traktowane. Olimpia, nie omijanie, tylko szukanie możliwości. No tak, słuchajcie, no prawo też jest pewnymi granicami napisane, ale no nie jest, nie sięga wszędzie, w sensie, nie, no dobra, to źle zabrzmi, jak powiem obejście prawa, bo to nie o to chodzi, żeby obejść prawo, tylko szukać innych rozwiązań. Czasami można produkt zmienić, albo usługę można zmienić, żeby klientowi spełnić jego potrzebę, ale nie łamać prawa.
Ach, Przemek napisał, tak, mam uprawnienia audytorskie, super i to mi się podoba, bo naprawdę fajne rzeczy dzisiaj do nas pisałeś. O, Przemek mówi o prawie budowlanym, w którym pewnie siedzi i że no każdy ma jakieś swoje ograniczenia, tak, że każdy, jakby ten liny nasz, który znamy, wszyscy znamy z drogi Toyoty na przykład, tu jest taki fieldbook, to wszyscy go przyrównują do przemysłu samochodowego, ale mało osób sobie zdaje sprawę, jak dużo ograniczeń jest w przemyśle samochodowym, jak dużo jest wymagań, z którymi po prostu wszyscy żyją. Więc jeszcze raz powiem, że jesteśmy w stanie zidentyfikować proces, a później go zmierzyć, a później na podstawie tego szukać poprawy w jego efektywności, bo o tym mówimy. No to jak najbardziej, każdy proces, tak? Nawet jak najbardziej obostrzony prawem. A Patrycja pisze, że najtrudniej w branży spożywczej, a jak ktoś przyjdzie z farmaceutycznej, to powie, że z farmaceutycznej, a jak przyjdzie ktoś z branży lotniczej, to powie, że u niego jest najtrudniej, nie? No, słuchajcie, jak się jeździ po różnych firmach, kto jest konsultantem, ten wie, że w każdej firmie wszyscy mówią, my jesteśmy, proszę pana, specyficzni, u nas to tak się nie da, nie? Dobra, ktoś tu jeszcze się, oj, Włodzimierz, witajcie, Włodku, dam cię tutaj tak na ekran, o, zobacz, witajcie, ze Śląska, Włodzimierz, postaram się, żeby od następnego tygodnia, żebyście ci, którzy są Facebook userami tutaj w transmisji, żebyście nie byli Facebook userami. Agnieszka pisze, że zaryzykowałaby stwierdzenie, że leki są najbardziej obostrzone. Nie, niekoniecznie. Wiesz co? Nie, nie wiem, nie wiem. Dobra, słuchajcie, jest 20:59. Nie wiem, czy zauważyliście, ale godzina minęła. Jeżeli macie jakieś od siebie pytania na dzisiaj, bo ja już więcej nie mam, to słuchajcie, to jest ten czas, żeby je teraz wpisać, dobra? Tutaj w komentarzu. Jeszcze parę minut możemy spędzić, żebym wam odpowiedział na to, co ja potrafię, albo ktoś z nas tutaj pośród osób, które są dzisiaj z nami. No, a zanim wy wpiszecie jakieś pytania, to jeszcze przypomnę o tym, co na początku mówiłem, dobra? Tak w kilku zdaniach. Wpiszcie, aha, jeżeli ktoś chce napisać, że było spoko, fajnie i że warto było być godzinę, to będę wdzięczny za taki komentarz, a jak ktoś powie, że niekoniecznie i że już tu więcej nie przyjdzie, to też przyjmę to na klatę, dobra? Napiszcie, czy było fajnie, słuchajcie, bo dzisiaj jest naprawdę takie wyjątkowe, bez tematu przewodniego, bez gościa, spotkanie, w przyszłym tygodniu będzie gości, to będzie super fajny gość, mogę powiedzieć nawet, że ekstremalny gość i gość w dwóch słowach, że to jest gość i gościu taki, nie, ekstremalny będzie i będzie fajny live i już będę o nim więcej mówił, więc pewnie będzie tłoczniej, a dzisiaj, słuchajcie, jeszcze tylko przypomnę o tym tak, co ja mam? Chciałem was zapytać o tym, co napisać w najnowszym wpisie w weekend, który chciałem przygotować na bloga. I tutaj mam dla was cztery propozycje. Bardzo proszę. Wrzucę wam linka do głosowania. Jakbyście zechcieli, to będę wdzięczny. Ujdzie, napisał Wojtek. Super, Wojtek, dzięki, że ujdzie. Słuchajcie, jak rozmawiać z pracownikami, żeby nas słuchali, ale nie żeby byli posłuszni, tylko żeby chcieli z nami rozmawiać, a później coś robić. Jakie książki o linie przeczytać w pierwszej kolejności, dlaczego właśnie te? To tutaj wiem, że Włodzimierz może z rękawa wysypać tutaj albo Ctrl-C, Ctrl-V i wkleić nam dużo. Jak wybrać firmę, albo jaką wybrać firmę na początku drogi zawodowej? Żeby się nauczyć linowania, albo jak chcemy się przezbroić, to gdzie pójść? Słuchajcie, takie pytania dostaję od was w prywatnych wiadomościach. I ostatnie, skąd czerpać wiedzę? Jak patrzeć na firmy szkoleniowe, na studia, na kursy, na książki, żeby na tym skorzystać? I poproszę was, żebyście tam pogłosowali trochę, to ja będę po prostu przynajmniej wiedział, czym się zająć, nie? Bo ja jeden z tych tematów mogę podjąć od zaraz, ale chciałbym, żeby to było, że tak powiem, usankcjonowane trochę tym, co jest wam potrzebne, dlatego nazwałem to Voice of the Customer. Druga rzecz, słuchajcie, ostatnia szansa, żebyście mi, gdzie warto pracować, Wojciech. Podpowiedzcie mi, jeżeli ktoś chce, o, Włodzimierz, to jak masz to wkleję od razu tutaj, dobra? To nie będę pisał artykułu. 22 pozycje, 22 książki. Weź to wklej, bardzo cię proszę.
Jutro rozmawiam z Jeffreyem Likerem. Jeżeli się nic nie zmieni, jeżeli wszystko będzie w porządku, to jutro o 14 czasu polskiego, czyli o godzinie 8:00 czasu wschodniego w Stanach Zjednoczonych, z Nowego Jorku, będzie pan Jeffrey Liker ze mną rozmawiał i będziemy tą rozmowę nagrywać. Słuchajcie, jeszcze mam chętnego, który ją przetłumaczy i oprawi w napisy, bo rozmowa będzie po angielsku. Myślałem na początku, że ją pewnie na surowo wrzucę, ale tu jeszcze taki miły kolega się zdecydował, że pomoże, więc będzie łatwiej nam wszystkim później posłuchać, co on ma do powiedzenia. Po 17 latach drugie wydanie drogi Toyoty, podobno napisane zupełnie od nowa, całe odświeżone. No i jeszcze ten newsletter, o którym na samym początku wspomniałem. Słuchajcie, zmieniam bardzo dużo w newsletterze, będzie inaczej, zupełnie inaczej. Będę puszczał artykuły w newsletterach. O, tak to chyba nazwę. Tak to chyba nazwę, bo jeżeli chodzi o działalność blogową, to jak widzicie, więcej jest spotkań na żywo, live'ów i takich prelekcji, wykładów, niż pisania, więc chciałbym trochę ożywić tą stronę i wam tam dostarczyć coś ciekawego, jeżeli ktoś ma ochotę. To na razie w fazie testów, w ciągu najbliższych dni parę maili pójdzie i będę was pytał o wasze zdanie. Dobra? Przemek z grupy facebookowej. Wcześniej się nie udzielałem, ale muszę to zmienić. O, jakie miłe słowa. Dziękuję ci, Przemku. Słuchajcie, mówię do ciebie, Przemku, i do wszystkich. Jesteśmy tutaj w takim celu. Takie jest moje poczucie jakby bycia w tej grupie od samego początku, jak ją zakładałem, żebyśmy po prostu tutaj sobie pomagali, żebyśmy się wiedzą dzielili, żebyśmy sobie podpowiadali, jak sobie poradzić z tematami, co zrobić i jak sobie poradzić w jakimś kłopocie. I tak działa grupa Niech Lin będzie z wami. To, że ja dostaję tutaj czasami po głowie od mojej żony, że za dużo biorę tematów i za dużo się udzielam charytatywnie, że tak powiem, ale no co, bardzo to lubię. To jest fajne, że możemy tak sobie gadać. I fajnie, cieszę się, że Przemek to napisał, że warto tutaj być. O, i jest jakieś pytanie. Ja już tutaj wyświetlę taki slajd, że widzimy się w każdy poniedziałek, bo zawsze o 20. Słuchajcie, nawet jak nie ma wydarzenia, jak nie ma informacji, jak nie ma postów, to włączcie w poniedziałek komputer, laptopa albo telefon, to zawsze tutaj będziemy coś ciekawego mówić. Ola napisała pytanie kontrowersyjne, ostrzega. Jak ustalić tempo pracy? Balansowanie linii produkcyjnej. Kiedy pracuje niewyżyty młodzieniaszek i starszy dziadek, jak ustawić poprawnie cycle time? Cycle time należy ustawić do procesu, który jest tam. I zawsze będą takie skrajności, że będzie jakiś jeden niewyżyty, a drugi taki super powolny człowiek. I to nie mogą być wyznaczniki. To teraz moje zdanie jest takie, że nie mogą oni być wyznacznikami. Nie można wyciągać średniej za przeproszeniem starszego dziadka i niewyżytego młodzieniaszka. Absolutnie nie. Bo oni dalej będą nieszczęśliwi. Jeden się zajedzie, a drugi będzie niedociążony. Trzeba by się zastanowić, jak ich rozmieścić na tych stanowiskach, żeby odpowiadało to ich możliwościom. To jest jakby trochę inny aspekt też, nie? Jakby nie ograniczajmy się w analizowaniu, jakby poszukiwanie rozwiązania dla zasobów, które teraz mamy, i takie dostosowanie procesów, żeby nimi to wykonać, to jest zamykanie się trochę w tych ograniczeniach, nie? A można na to popatrzeć trochę inaczej. Najpierw ustalić, jak proces by mógł wyglądać w tym idealnym stanie, a dopiero później patrzeć, jakie mamy ograniczenia i dopiero zastanawiać się, jak przesuwać te ograniczenia i jak zrobić. Być może w pierwszym etapie spowolnić trochę proces, bo w cudzysłowie dziadek nie daje rady, albo młodzieniaszek za bardzo tam szarpie i być może on dzięki temu popełnia jakieś błędy, to jakby chodzi o to, żeby nie patrzeć na te ograniczenia. Najpierw ustaliłbym proces na jakimś poziomie tym, powiedziałbym, optymalnym, tak? Tym, który mógł być idealny, jakbyśmy mieli idealne zasoby równe. Nigdy nie mamy równych zasobów, ani nie mamy takich samych ludzi, ani maszyna nie będzie nam pracowała od początku do końca tak samo. Czasami mamy starszą, nowszą maszynę, to jest to samo, więc nie patrzyłbym na to ograniczenie. Nie brać, inaczej powiem, po jakościowemu albo po statystycznemu. Tutaj może Wojtek mnie wesprze. Odcinamy skrajne wyniki, czyli najwolniejszy i najszybszy odpada. Musimy wziąć tych średnich, którzy w normalnym trybie wykonują normalnie swoją pracę.
Wojtek, czy Toyota to nadal ta Toyota, czy jadą na marce? To jest dobre pytanie. To jest pytanie do Lajkera, czy do mnie teraz? Zapiszę sobie Toyota. To Toyota. Będę, słuchajcie, oprócz Lajkera będę miał jeszcze rozmowę, już troszeczkę o niej też napisałem, z człowiekiem, który prawie 20 lat pracował w Toyocie i to w Japonii, który mieszka w Japonii, który prowadzi swój biznes w Japonii i który niewiele w tym linie, który nas otacza, którego my się nauczyliśmy i który tak propagujemy, znajduje Toyoty, prawdziwej Toyoty z środka. Tutaj nie chcę teraz zdradzać, to będzie też bardzo ciekawa rozmowa. Dobra? No tylko pokażę, że Włodzimierz stanął na wysokości zadania i tutaj wrzucił w komentarz. Jak ktoś ma ochotę, to sobie proszę poczytać. Krzysztof, od czego zacząć integrację zintegrowanego systemu zarządzania z Lean? Czy to wymaga integracji? Tak bym zapytał. Czy to wymaga integracji? System, jeżeli macie już wdrożony, zintegrowany system zarządzania, to prawdopodobnie on wymaga jakiegoś przemodelowania, bo on wymaga po prostu przejścia na patrzenie linowe, na podejście linowe do tego, co się robi. Bo lean nie ma, nie jest gotowym systemem zarządzania. On nie mówi dokładnie, jak to robić. On mówi, na co patrzeć, w jaki sposób podchodzić do procesów. Fajnie się integruje procesy, systemy jakościowe z podejściem linowym. Trochę to brzmi tak, Krzysztof, ja bym nie demonizował tego linu, bo on tak wygląda, jakby musiał zjeść ten system zarządzania. Mam na myśli system zarządzania, ten zintegrowany, czyli sposób, w jaki formalnie zarządzacie firmą, bo to, że lin rywalizuje z systemem zarządzania, czyli tym, jak zarządzają menadżerowie, co oni robią, jaką politykę uprawiają, to jest zupełnie inna bajka, to jest inna historia. I tam jest trudniej i to jest zupełnie coś innego. Ale z tym formalnym systemem zarządzania, który macie, to się bardzo fajnie integruje, bardzo się ładnie składa. Ola pisze, że bardzo fajnie, że fajne live'y, super, to dziękuję, zapraszam. Jakie narzędzia organizatorskie są przydatne przy analizie strumienia materiałów? Narzędzia organizatorskie. To trudne pytanie, bo nie wiem, co masz na myśli, drogi Facebook userze, zaraz zobaczę. Gabrysia się pyta, teraz podejrzałem sobie na grupie. Kartka papieru i ołówek, albo tablica suchościeralna i flamaster na kółkach, którą wieziesz do gęby, czyli tam, gdzie się procesy odbywają, i tam rysujesz mapę VSM po prostu. I nic innego nie potrzebujesz. Możesz też zacząć nie od VSM-u, ale można zacząć od diagramu spaghetti na layoutie, czyli na układzie hali. Dobra. Krzysztof się pyta o linka do grupy greenbeltowej. To tutaj już wyżej jest, Krzysztof, jak przewiniesz, bo ciebie przez chwilę nie było, na górze jest do grupy modowej. Jak przeprowadzić przegląd systemu zarządzania jakością metodą linową? Metodą linową. Metoda linowa, jeżeli tak chcielibyśmy coś nazwać, to ona mówi o tym, zrób tylko to, co jest potrzebne i nic więcej. Jeżeli masz w przeglądzie systemu zarządzania wypisane punkt po punkcie, co masz zrobić, to zrób to, co tam jest wypisane i nic więcej, ani o milimetr, nie? Tak, żebyś spełnił wymagania, żeby nikt nie mógł ci zarzucić, że czegoś nie spełniłeś, ale nic nie wykraczaj poza. Czyli można by powiedzieć, robienie kawy i ciastek, przynoszenie ciastek do sali konferencyjnej jest nielinowe, nie? Bo to są dodatkowe ruchy i czas i pieniądze. Patrycja. Ach, dziękuję. Popierasz Aleksandrę, super. Dobra, słuchajcie, jeszcze lecę. No teraz to mi tutaj sypiecie. No, pozwoliłem sobie dzisiaj na to, żeby zrobić Q&A i jedziemy, tak. A, to już jest między wami dyskusja, dobra. Dzięki za odpowiedź na moje pytanie. To Ilona się pojawiła, super. Ilona, mam nadzieję, że ci odpowiedziałem. Jeżeli potrzebujesz więcej pomocy, wsparcia, jakiejś informacji, to napisz do mnie po prostu. Statystyczne. Outlayery się odrzuca. O, Greg, statystycznie, outlayery się odrzuca, outlayery. No nie znają nawet takiego sformułowania, rozumiem. Count outliers, napisał Wojtek, dokładnie tak, nie? Te skrajne po prostu, to logiczne, oczywiście. Krzysztof, kiedy będzie relacja z rozmowy z Likerem? Myślę, że przed świętami się nie uda. Myślę, że między świętami i Nowym Rokiem, a najpóźniej w pierwszym tygodniu Nowego Roku, bo to nie powinno dużo zająć.
Dziękuję, że się zapisałeś na newslettera. Zapraszam. Słuchajcie, osoby, które są zapisane na newslettera tego poprzedniego, czyli kiedyś wcześniej, tam w ciągu ostatnich 4 lat się zapisały, to one wszystkie będą przeniesione do nowego systemu, więc się nic nie zmieni. Dostaniecie maile poświąteczne, tak jak do tej pory, tylko zmieni się jakość tych maili. Będę tam więcej z wami pracował. Wojtek chwali Toyota Yaris, ja nie wiem. Jakość Ilin, to się spina, SIPOC, podejście procesowe, Olympia, super. Przemek. No, zintegrowany system zarządzania wymaga od nas ciągłego doskonalenia. Można wykorzystać podejście linowe. O, a to tutaj czytam i nawet już się domyślam, że to jest Włodzimierz. Nie tak szybko, integracja dwóch systemów zarządzania nie jest taka łatwa. Włodku, ja cię niezmiennie zapraszam, w styczniu się umówimy. Może to będzie właśnie live, zapiszę sobie. Integracja. Jeszcze oprócz Lean to byśmy tam TOC dorzucili, twoje ulubione, oczywiście, że tak. Jakie materiały polecasz do VSM? Gregor, McGregor się pyta. Słuchajcie, jest tylko jedna rzecz do VSM, którą polecam. O, ta. Nie trzeba nic więcej, słuchajcie, to jest prosta książka. Naprawdę, tu jest no, dosłownie kilkadziesiąt kartek. Ona tak wygląda, tylko poważnie, taką dużą ją wydrukowali, żeby nie była za cienka, nie? Ile tu jest stron? 100 stron, może niecałe. Naucz się widzieć, nie? Jak ktoś by chciał po nowym roku pewnie, ale nie tak od razu, tylko gdzieś w kolejnych tygodniach, ten mój kurs zmapowania się pojawi pewnie, bo tam dużo osób do mnie puka ostatnimi dniami, że bardzo, bardzo chcą. W tej pierwszej edycji, która wystartowała w listopadzie, słuchajcie, 85 osób brało udział. No masakra, tyle ludzi, naprawdę dużo. Ola Linowiec, czyli leniwiec, zrób minimum z minimum, tak jest. I jeszcze już lecę tutaj do końca. Jak wprowadzić Lean, od Patrycji, jak wprowadzić Lean do dokumentacji, bo ostatnio zanika u mnie regularność. Ja lubię patrzeć na dokumentację wizualnie. I podam jeden przykład, nie mam teraz sobie pod ręką zdjęcia, ale kiedy się przy formularze, instrukcje, zapisy, wszystko co jest i rozkładam sobie na stole, analizuję, co w nich jest. Po pierwsze, czy wszystko powinno tam być, a co jest niekonieczne, czyli co nie jest definitywnie wymagane, wyrzucam, wykreślam, później patrzę, gdzie są powtórzenia, wykreślam, a później składam i robi się bardzo często na przykład z 20 kartek, robi się 6 albo 4 i tam są tylko potrzebne informacje i proces super, świetnie leci. Maksimum z minimum. Zrobić, ale się nie narobić, Olimpia. No właśnie tak, no bo o to chodzi, tak? Po co palić energię, prąd i czas, nie? Na to. Czy w Lean przeprowadza się audyty? Krzysztof, to jest bardzo dobre pytanie i dobrze, że to zapytałeś. Bardzo wiele firm, znam takie firmy z Polski, z zagranicy, przeprowadzają audyty na zgodność z systemem Lean albo na to, czy jesteś linowy, jak bardzo jesteś linowy. No, słuchajcie, jest to kompletna bzdura. Bo czym jest audyt? Audyt to jest zestaw, jak się audytuje? No, trzeba mieć kryteria. Ktoś tam wypisuje zestaw kryteriów, według których mierzy różne firmy. No, nie da się mierzyć tymi samymi kryteriami różne firmy, różne procesy, bo nie każdy ma takie same potrzeby, nie każdy żyje w takich samych warunkach biznesowych, więc to są sztuczne systemy, sztuczne mierzenie, kto jest jak bardzo linowy. Nie powinno się tego robić, nie polecam. Jeżeli ktoś gdzieś z was znajdzie sobie jakiś kwestionariusz chciałem powiedzieć, w sieci, który powie, weź sobie odpowiedź na 128 pytań i dowiesz się, w ilu procentach jesteś linowy, no to bzdura, bzdura kompletna, słuchajcie, nie róbcie tego, nie, tak się absolutnie tego nie robi. Nie da się być mniej lub bardziej linowym, nie? W procentach jeszcze podają. A, Patrycja, czekam na kolejnego live'a. No i tak właśnie byśmy powoli kończyli, umawiając się, słuchajcie, na kolejnego live'a. Ja powiem tak, dziękuję wam bardzo, że dzisiaj byliście. 21:17 już, kurczę, i ja jestem dopiero w połowie kawy nie wypiłem do końca dzisiaj, za dużo gadałem. Nie udało mi się dzisiaj was wyciągnąć na kamerkę, albo ktoś do mnie napisał, a ja nie zauważyłem tego. Nie, no nikt nie do mnie chyba nie napisał dzisiaj,
Ale spróbujmy może kiedyś, co? Może ktoś się z Was namyśli i za tydzień zechce się na chwilę włączyć, nie? To trochę odwagi trzeba, nie? Mnie też to kosztowało, zanim zacząłem na żywo nadawać i pokazywać się do kamery. Bardzo Wam dziękuję. Jak Wam się podobało? Było chyba fajnie, co nie? Bo tutaj dużo dobrych słów dzisiaj usłyszałem. Ja się bardzo cieszę, że słuchajcie, że to nie było gadanie jednostronne. To dla mnie jest największa przyjemność, jeżeli no nie tylko ja nawijam, bo ja oczywiście zawsze się chętnie podzielę tym, co ja wiem, co przeżyłem, co przeszedłem. Nie ma kłopotów, nie ma dla mnie trudnych pytań, bo w sensie nie ma pytań, których się nie da zadać. Dziękuję, Żmija, za miły komentarz, bo no kurczę, no nie ma tematów nie do pokonania, wszystkie są do pokonania, tylko trzeba po prostu je podjąć, nie? Trzeba je położyć na stole i o nich szczerze porozmawiać. Ja nie mam z tym kłopotu i chętnie zawsze odpowiem albo pomogę. Jakby coś, to piszcie do mnie. Dziękuję Wam uprzejmie. Zapis tego nagrania zostanie na Facebooku i zostanie też na YouTubie. Pewnie tam początek, jakieś pierwsze 4-3 minuty obecne tych takich moich wstępów. I będzie do obejrzenia w dowolnym momencie. Nie będę usuwał oczywiście. Dziękuję Wam bardzo. Słuchajcie, widzimy się za tydzień w poniedziałek, 21, czyli ostatni raz już w tym roku, bo później chyba już święta są, z tego co pamiętam. Nie, ostatni raz przed świętami, bo później jeszcze jest 28. Super. Krzysztof jeszcze pyta, słuchajcie, żeby nie było, że pytania bez odpowiedzi są. Co można połączyć Lean z podejściem Agile? Krzysztof, weź sobie tą książkę, ogarnij, Zwinologia. Gdzieś mam taki artykuł na temat historii Lean, Agile i tak dalej. To jest wszystko to samo, Krzysztof, nie daj się zwieść. Nie ma żadnego Agile, nie ma żadnego Lean, bo to są te same sposoby myślenia i te same sposoby patrzenia, ubrane trochę w inne słowa i w inną rzeczywistość trochę, tak? Bo Agile programistyczny. Gabrysia pisze, że żałuję. No nie żałuj, tylko korzystaj, a możesz tam te stare nasze nagrania wszystkie zobaczyć. Super, dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Żmija dobrze zauważyła, 28 grudnia jeszcze jest data i będziemy się pewnie wtedy widzieć. A może wtedy z lajkerem się uda. Dziękuję Wam bardzo. Spokojnej nocy, udanej reszty tygodnia. Jeszcze 4 dni pracy przed nami wszystkimi. Trzymajcie się. Cześć.